Ej, kiedy zaczynam rewatch awantury o kasę? Zapomniałem o tym, miało być w styczniu, już jest marzec. Ten czas tak leci, no. Gry, które nigdy nie umrą. LOL. Ty, LOL kiedyś umrze? Albo CS? Dobra, obejrzmy to, ale obstawmy, jakie gry nigdy nie umrą. League of Legends. CS. WoW? Kurde, nie wiem, no. No w sumie no już ile razy zapowiadali śmierć, a on dalej żyje. Dzisiaj przygotowałem dla Was 9 gier, które utrzymują Fragment popularność mimo obejrzmy. upływu lat. Pierwszym przykładem jest największy przeciwnik Minecrafta, czyli Terraria. Sandbox 2D z otwartym światem. Porównywany do Minecrafta głównie dlatego, że akcja też toczy się w klockowym świecie. Wydany został w 2011 roku Kiedy przez gramy w Relogic, Terrarię od pierw na deski do komputery z deski? systemu Windows, a niedługo potem na konsole. Jak podaje portal PC Gamer, premiera Terrarii była dużym sukcesem, bo w jednym momencie grało w Jutro? nią ponad Jutro 17 Batman. tysięcy osób, a sama gra sprzedała około 50 tysięcy kopii. Jednak potem ilość graczy zaczęła dość szybko spadać. 15 Co? tysięcy, 10 tysięcy, aż w październiku 2012 5 tysięcy osób. Natomiast, jak można się domyślić z tematu filmu, a wy to bystre chłopy, gra wcale nie upadła. Dzięki swoim dość częstym aktualizacjom i dobrym kontaktem ze społecznością, rok później, podczas aktualizacji na Halloween, grze wybił rekord graczy na Steam. Potem coraz gorzej. Dzięki bardzo. Glossaper dał na Golibordę 5 złotych. Dlaczego kobieta nie może chodzić na grzyby? Bo nie ma prawdziwka. Ale ma inne są też grzyby, kurki i tak dalej. I gorzej, aż nadszedł czerwiec 2015 i kolejny mocny update. Wraz z nim kolejny rekord 159 tysięcy. Dzięki, Potem przez dzięki. ponad 3 lata liczba graczy ulegała zmniejszeniu. Jednakowoż w 9. urodziny Terrarii twórcy wypuścili ostateczną A ja aktualizację do Terrarię ich dzieła. kupiła W jakaś ten duża dzień firma, czy nie? wbiło prawie 500 Typu tysięcy Microsoft. aktywnych graczy w jednym momencie. Mówiłem, że to ostatnia aktualizacja. No, tak mówili twórcy, ale mimo Nie? wszystko potem pojawiały się Jeszcze kolejne nie? aktualizacje, głównie hotfixy, które jednak utrzymują stałą bazę graczy powyżej 50 tysięcy. Ale prawda jest taka, A że te Modera kupił? liczby to nic w porównaniu do Robloxa. Roblox niekoniecznie jest grą, a bardziej platformą do gier, ale Dobra, jedna to rzecz jest trafiliśmy, pewna. Ma Roblox. w sobie trochę z kwadratów. I to może dlatego w ostatnich miesiącach gra w Ty, nią ale prawie Roblox nie jest 300 starszy milionów niż osób. Minecraft? Ale od początku. Jak to Pierwsze jest? jakiekolwiek wzmianki o platformie pojawiają się jeszcze w roku 1989. To znaczy, może niekoniecznie o platformie, ale właśnie Jest. wtedy David Beszucki założył Knowledge Revolution. Miał tam trochę pracowników i ogólnie firma była sobie spoko, Ej, wiedza kiedy zbędna. Roblox? Ale w dużym skrócie, potem ich kupili, a on wraz z ziomkiem uciekł i za te sianko założył Roblox Corporation Zara? w 2004. Platforma początkowo miała nazywać się Dynablox, ale końcowo zdecydowano się na nazwę Roblox, pod którą została opublikowana w 2006 roku. Roblox nie podbił rynku gier. Na pierwsze większe zainteresowanie musiał czekać 10 lat. W 2016 Co? roku ilość miesięcznych użytkowników wyniosła 9 milionów. Kolejny rok okazał się magicznym rokiem, gdy liczba graczy wzrosła z 30 milionów w grudniu 2016 do ponad 64 milionów w grudniu 2017. Ścieżka ku gwiazdom tylko przyspieszała. Pół roku później ponad 70 milionów miesięcznych. Roblox tryb Arsenal. Mój 12-letni brat mnie namówił, żeby w to zagrać. Co Entuzjastów. to jest? Coś tu Wtedy znam? też, jak grzyby na deszczu, zaczęli pojawiać się manipulacje YouTuberzy nagrywający Robloxa. Najpopularniejszymi są chyba Ej, ja jestem od Vitelbella, Robloxa. ale co dalej? No, Ale ja jestem dalej w sumie reaktorem. prawie niezatrzymany wzrost. W tym roku liczba miesięcznych graczy w Robloxie przebiła 300 milionów. Ostatnie decyzje twórców mogą wpłynąć różnie na ten stan rzeczy, ale niestety na ten moment nie da się jeszcze tego przewidzieć ani zweryfikować. Ja od gier Zweryfikować wam za to możecie długość procia waszego kolegi w grze Rust.
ale nie, no raz nigdy nie umrze. Zajęło się klonem DayZ, którego wydali jako Early Access na Steamie. W 2014 twórcy lekko zmienili zdanie i usunęli zombiaki z gry, zastępując je zwierzątkami. Potem stopniowo rozwijali grę i w 2015 dodali funkcję, która wybierała kolor skóry gracza na podstawie jego Steam ID. Do 2018 gra wisiała we wczesnym dostępie, ale w lutym została oficjalnie wydana. Od tamtego czasu Facepunch regularnie aktualizuje i dopieszcza swoją produkcję, co przyczynia się do tendencji rosnącej. Ale musisz przypomnieć. Lekkim pikiem w styczniu 2021, spowodowanym okolicznościami, ale nadal prawie nieprzerwanie, z miesiąca na miesiąc wrasta. Ej, nie ogarniam, czemu raz jest taki popularny? To samo można powiedzieć o... Ja w sumie lubię survivale, ale bardziej mi się Ark podobał zawsze, wiesz, te z dinozaurami. World of Tanks. Słyszał o niej każdy, grał prawie każdy. Najpopularniejsza gra o czołgach, mająca swoje początki już w 2010 roku. Rozgrywka skupia się na bitwach pancernych pomiędzy graczami z wykorzystaniem wcześniej wspomnianych czołgów. Żeby najlepiej zobrazować nieśmiertelną pozycję na rynku, przeczytam wam po prostu parę nagród, które udało się jej uzyskać. Gra World of Tanks otrzymała nagrodę Best New Concept w 2010 roku. Ark waży, no ale teraz nowy Ark wyszedł, to nie jest lepiej ten ogarnięty? Za najbardziej innowacyjną produkcję, potem kolejne trzy nagrody, które zbyt wiele nie wnoszą. Best MMO. Czaj, to dostał World of Tanks? Best MMO? Zbyt wiele nie wnoszą, ale w lutym 2013 roku liczba zarejestrowanych graczy przekroczyła 50 milionów. Gra została wpisana do księgi rekordów Guinnessa w kategorii największej liczby graczy zalogowanych jednocześnie na jednym serwerze gry MMO. 21 stycznia na jednym z serwerów było zalogowanych jednocześnie 190 541 gracz. Wcześniejszy rekord również należał do tej gry. Dane na dzień dzisiejszy są niestety trochę bardziej ograniczone, ale przykładowo na Steamie w przeciągu ostatnich dni World of Tanks zaliczyło rekord aktywnych graczy w jednym momencie. Z kolei serwis activeplayer.io podaje, że od ponad 2 lat liczba graczy jest stała. I tak się składa, że World of Tanks jest sponsorem dzisiejszego filmu. Na wszystko, co mówiłem wcześniej, nie miał żadnego wpływu, ale jeżeli kogoś gierka zainteresowała, to teraz ma najlepszą okazję. Ja personalnie lubię sobie wczoraj popierdolić. FIFA. Jezu, oczywiście. FIFA. Przyznam bez bicia. FIFA nigdy nie umrze, a ona już się umarła? Nigdy fanem tej gry nie byłem i nigdy też za wiele w nią nie grałem. Posiada ponad 25 części, z pierwszą sięgającą nawet 1900... Ej, mówiłem wam o tym, że w to kiedyś grałem. No i to nie był sen. 1993. Mimo ogólnej niechęci do każdej kolejnej odsłony i regularnego hejtu, sugerującego jakoby każde kolejne... Ale FIFA to nie jest gra. FIFA grają ludzie, którzy nawet nie uznają, że grają już gry. To w FIFA tacy ludzie grają, którzy nawet nie wiedzą, że grają w gry. Bo oni mówią, że grają w FIFA, a nie w gry. Rozumiesz? To nie jest gra. W tupę. Kolejne wydanie różniło się jedynie cyferką w tytule. Ilość graczy w serii FIFA jest dość stała. Chociażby 2 ostatnie części, no prawie to samo. Dane niestety są mocno ograniczone, więc nawet gdybym chciał zgrywać... W sensie są gracze, co grają w FIFA, ale chodzi mi o to, że dużo ludzi gra tylko w FIFA i oni nie mówią, że grają w gry. Coś jak gracze mobilni trochę. Być eksperta, to nie mam jak. Ale zdecydowanie łatwiej będzie mi opisać Geometry Dash. Prawdziwy fenomen posiadający bardzo mocny wzrost graczy w ostatnim czasie. Jest to dynamiczna gra rytmiczna, w której gracz steruje małym kwadratem, przeskakując przeszkody w synchronizacji z intensywną ścieżką dźwiękową. Gra zdobyła popularność dzięki swojej prostocie, wyzwaniom i możliwości tworzenia własnych poziomów. Duża część graczy znajduje się na platformach mobilnych, ale z powodu ograniczonych statystyk posługiwać się będę jedynie wersją steamową. Natomiast warto mieć na uwadze, że ilość na telefonach może być nawet kilkukrotnie większa. Na przy premierze na Steam gierka miała niecałe 1000 graczy. Regularnie się rozwijała, powoli zdobywając popularność w różnych mediach społecznościowych. W 2017 roku, dzięki aktualizacji 2.1, przeżyła swój pierwszy pik, gdzie na Steamie wybiło aż
10 tysięcy graczy. Następnie wszystko spadało, nie, aż do 5 tysięcy. Potem w 2020 dzięki świrusowi gra nabrała kolejnego momentu. Pokonałem sama w Sekiro 19 dodatków, dobry wynik, dobry. Owo, aż do 2023. Ale to drugiego? Zbierać się prawie 20 tysięcy użytkowników. Film z okazji dziesięciolecia uzbierał kilka milionów wyświetleń, a hype zaczął robić się coraz większy. Poznaliśmy datę premiery aktualizacji 2.2, która będzie pierwszą ponad 5 lat. Miała pojawić się ona w październiku, co przyczyniło się do prawie 35 aktywnych graczy w jednym momencie. Niestety została ona przesunięta aż do grudnia. W grudniu w końcu się pojawiła, co spowodowało pik graczy na poziomie 88 tysięcy. Geometry Dash cieszy się aktualnie bardzo dużym zainteresowaniem i to mimo faktu, że dla wielu jest skrajnie irytująca i frustrująca. Spoko, za to ta nie znam nikogo, w kim Euro Truck Simulator 2 budzi te same emocje. Ej, trzeba w końcu zrobić, chyba z 3 lata nie było. Albo pewnie dłużej. Odwrotne uczucia. Słareza, synteza, orteza, wynek, zakata, heza, wiercza, karaka, ssaka, lewaka, łonika, nabo... Nie pisz takich rzeczy, a. Ty coś masz? Euro Truck Simulator 2, stworzony przez SCS Software, zadebiutował w 2012 roku jako symulator ciężarówki, umożliwiający graczom podróżowanie po europejskich drogach, dostarczając ładunki. Gra zdobyła uznanie za precyzję symulacji oraz realistyczne odwzorowanie tras i pojazdów. Statystyki dotyczące liczby graczy prezentują się wręcz idealnie. Ale czego chcieć więcej niż przejeżdżania tysiąca kilometrów w wirtualnej ciężarówce? Chociaż jeżeli ktoś chce czegoś więcej, to w Garry's Mod może zrobić dosłownie wszystko. Ej, to Garry's Mod? G-Mod to sandbox. Nigdy z 2006 roku, opracowany przez Facebook. A to jest serio, istnieje 100 lat. Przez Valve. Nazwa pochodzi od jego twórcy, Gary'ego Newmana, który stworzył ją jako prywatny projekt na zabicie czasu. Wystartowała z bazą ledwo 1000 graczy i wraz z upływem czasu powoli rosła. W 2012 nastąpił no jest stare, ale gdzie produkcji udało się uzbierać prawie 100 tysięcy aktywnych użytkowników. Potem liczba ta spadła do 40 koła i w taki sposób w miarę stabilnie utrzymuje się aż do dnia dzisiejszego. To jest coś jak Roblox, zdecydowanie nie? Lepiej tam się gry utrzymuje tworzy. Się Counter-Strike, czyli seria gier sięgająca ponad 20 lat. Na temat jej historii rozwodzić się nie będę, bo mam o tym oddzielny film na kanale, ale w dużym skrócie. Counter-Strike to projekt dwóch studentów, który narodził się jako modyfikacja do gry Half-Life. Valve zauważyło potencjał, potem sobie ich kupili i wydali Counter-Strike'a jako oddzielną grę. 1.6 była pierwszą wersją, CS 1.6, prowo wraz klasyk. Z platformą Steam i od tego czasu wszelkie fajne były te czasy CS 1.6. To był jedyny FPS, w których dłużej grałem niż jakieś kampanie w jakiś Crysisie czy coś, ale to na streamie dopiero. Pamiętam, te serwery były różne fajne, że Warcraft był i tam klasy postaci były. No, nie wiem, jak oni to nawet robili. Ale fajnie się to grało. Internet. Potem pojawił się niewypał, którym było Condition Zero, lekko mniejszy niewypał, którym był Source i żyła złota, którą okazało się być CSGO. Ilość graczy stale rosła. Ty, ale to były czasy, kiedy był CS i był non-steam, to się nazywało, czyli w sumie piracki w skrócie i to tak się o tym jawnie mówiło. I każdy miał to w dupie, ciekawe. 2020. Tak się gadało, że CS non-steam i jak ktoś miał Steam wersję, to serio, to było takie rare, nie wiem, czy u mnie tylko, czy zawsze, czy u każdego, ale no ja nie znałem chyba nikogo, kto miał ze Steama, zawsze non-steam się mówiło. Twój pik na poziomie 1 300 000. Potem ilość graczy lekko spadła, aż z początkiem 2023 padł news, że globalna no, był też Minecraft no premium, nowy no. Silnik. Source 2. Wtedy też, wraz z pierwszymi testami beta, gra sięgnęła nowego sufitu. Maj 2023. 1 800 000. Ja nawet nie wiedziałem w tamtych czasach, co to jest ten Steam. Ja po prostu wiedziałem, że są dwie wersje. CS non-steam i ten drugi. Niebywałego. Przy wydaniu okazało się, że CS2 nie jest aż taki cudowny. To spowodowało minimalny spadek graczy, ale póki co gra trzyma się na stabilnym poziomie. Co będzie dalej? Czy CS2 upadnie? Tego jeszcze nie wiemy. Ale jeżeli interesują was inne gry, które nigdy nie umrą, to zapraszam na film, który macie na ekranie. Co to jest? A nie jestem z Nowego Jorku, z tego. No, krak kiedyś, no. No. Słyszysz krzyk? Słyszysz krzyki z rzeki, słyszysz krzyk. Słyszysz krzyki z rzeki, słyszysz krzyk.
Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę